Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Kochani, przynieśmy jeszcze ten czas w chwili modlitwy przed oblicze Boże, aby uzdolnił nas wszystkich do tego, abyśmy dzisiaj odebrali pokarm z tego słowa, które będziemy rozważać. Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za ten dobry czas, dogodny, za Twe słowo, za to, że możemy je rozważać w pokoju, w spokoju, w błogosławieństwie i z pewnością tego, że Ty pośród nas jesteś i że nas ochronisz przed naszymi własnymi sercami, które lubią wszystko zniekształcać. My chcemy być poddani dzisiaj Duchowi Świętemu, Twojemu Duchowi, który zawsze wprowadza w prawdę, który przypomina, który tłumaczy, który nas pociesza, który nas prostuje. I to wszystko niech jest czynione ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. O to się, Ojcze, modlimy. Amen. Amen. Kochani, przede wszystkim chciałbym przekazać pozdrowienia. W zeszłym tygodniu wraz z żoną byliśmy w zborze w Gródku, gdzie usługiwałem tam słowem. Mieliśmy bardzo dobry czas pośród braci i sióstr, którzy was z serca pozdrawiają. Niektórzy z was pewnie kojarzą, przyjeżdżali tutaj z chórem. Niejednokrotnie usługiwali nam, dobry czas mieliśmy. Rozważaliśmy wówczas bardzo wielką potrzebę poznania Boga i tą niezwykłą destrukcję, jaką jest niepoznanie Boga w Kościele, w zborach, wśród wierzących ludzi. Myślę, i to tak ciągnąc trochę ten temat z tamtego zboru, muszę powiedzieć, że wszystkie problemy, z którymi się zmagamy, czy to w zborze, czy to w rodzinach, czy gdziekolwiek indziej, wynikają z jednego źródła, z niepoznania Boga. Jestem tego dzisiaj pewien, że tak to działa i to właśnie rozważaliśmy. Także wczoraj usługiwałem na Nowej Osadzie, gdzie mieliśmy dobry czas. Niektórzy z was byli tam. No i niektórzy z was będą mieć dzisiaj rozszerzoną powtórkę, gdyż wyraźnie od Ducha Świętego odebrałem, że mam posłużyć tym samym słowem, nieco rozszerzonym, co tam. A tematem tego usługiwania, ku mojemu zaskoczeniu i dla chwały Pana Boga, będzie temat uwielbiania. Uwielbiania, i muszę powiedzieć, Marku, że byłeś bardzo posłuszny Duchowi Świętemu, bo zrobiłeś mi najlepszy wstęp do tego, co dzisiaj będziemy rozważać, bo to, co już było powiedziane, będę chciał pociągnąć i rozważać wspólnie z wami. Uwielbianie, a więc czas, który na ogół towarzyszy nam na każdym nabożeństwie, czas uwielbiania, czas, w którym spędzamy jakiś określony czas, jakieś określone minuty na to, aby skupić naszą uwagę, nasze myśli, nasze serca, zwrócić nasze całe pojmowanie i świadomość w jednym kierunku, nie na sąsiada po prawej albo po lewej stronie i nie na nas samych, ale na Pana, na Pana. To jest czas, w którym koncentrujemy się i nasza uwaga powinna być zwrócona w Jego stronę. Tym samym temat uwielbiania uważam za bardzo istotny, dlatego że czuję ciężar tego, co Amos powiedział w swojej księdze. A powiedział, że może dojść do sytuacji, kiedy wyciągniemy gitary, kiedy wyciągniemy flety, perkusje i to, co robimy, będzie zwykłym wrzaskiem i hałasem przed obliczem Boga. Bo tak czytamy w Księdze Amosa w 5 rozdziale, 23 wierszu. Więc jest pewnego rodzaju ciężar na tym, co robimy. Jest pewnego rodzaju świadomość tego, że to musi mieć jakieś określone zasady, których Bóg szuka w tym, co będziemy czynić i w co robimy na ogół przez te pierwsze pół godziny, 45 minut nabożeństwa. Myślę sobie tak. Kiedy rozważałem ten temat, chętnie usłużyłbym na takim nabożeństwie tym tematem, kiedy uwielbienie by było po tej usłudze. Czyli odwróciłbym chętnie tą kolejność. Rozpoczęlibyśmy nabożeństwo, wyszedłbym, usłużył słowem, a później byśmy uwielbiali. Dlatego, że to, o czym będę dzisiaj mówił, dotyczy bardziej praktycznego podejścia. A więc co jak co, po tym kazaniu na pewno odpowiesz sobie na pytanie i będziesz wiedzieć, jak uwielbiać Boga, jak ten czas spędzić, żeby po prostu się nie wygłupiać albo innymi słowy, a nie zmarnować czasu
podczas tego doniosłego czasu podczas nabożeństwa. A więc może się okazać, że to, co robimy, będzie zwykłym hałasem i zwykłym wrzaskiem, mówi Amos. Ale chciałbym was przenieść teraz, abyśmy do miejsca, które będziemy rozważać, które mówi o jednym z najwspanialszych uwielbień, jeśli mogę to tak nazwać, w Nowym Testamencie. To są Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 22 i do 25 wiersza. Bardzo chciałbym, aby liderzy uwielbienia nie obrazili się dzisiaj na mnie z tego, co będę mówił, ponieważ tak, jestem mniej doświadczony w prowadzeniu uwielbiania niż liderzy uwielbienia, owszem, ale musicie mi zaufać, że jest coś większego niż doświadczenie. Jest namaszczenie, które jest czymś większym. Dlatego apostoł Paweł, nigdy nie będąc w małżeństwie, napisał najwięcej o małżeństwie w Biblii. Nigdy nie wiedział, jak to jest przeżywać dzień za dniem z żoną, wychowywać dzieci. Nigdy tego nie doświadczył, a najwięcej na ten temat powiedział. Więc spróbuję nieco z tego obdarowania i ze zrozumienia, które mam, podzielić się tym, co rozważałem na temat uwielbienia. I to jest jeden z fragmentów, który będziemy chcieli rozważać. Od końcówki 22 wiersza będę czytał z Nowego Tłumaczenia. Kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. Mowa jest o Pawle i Sylasie, którzy byli na jednym z najwspanialszych nabożeństw w Nowym Testamencie. A więc kazali zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas stwierdzili: zrobimy sobie modlitwę. Będziemy chwalić Pana. Postanowili, że będą się modlić i śpiewać Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. I myślę, że tutaj zakończę ten cytowany fragment. Kochani, zastanówmy się nad scenerią, w której znalazł się apostoł Paweł i Sylas. Ja te myśli, którymi dzisiaj się dzielę, nie jakiś czas temu słyszałem, ktoś na ten temat usługiwał i postanowiłem nieco z tego skorzystać. Pomyślcie przez chwilkę, jaka była sceneria tej oto okoliczności, tej sali zborowej, w której oni się znaleźli. Po pierwsze, byli zbici, byli nadzy, byli wyziębnięci i zmęczeni do granic możliwości. Mieli zakute nogi i zakute ręce, pozbawieni wolności, zniewoleni. Już nie było sytuacji, w której, albo nie była to sytuacja, w której mogli stwierdzić: robię to, co chcę i to, co mi serce podpowiada. Nie. To była sytuacja, w której liczył się już ktoś silniejszy, a więc strażnik więzienny, jakiś stróż, który zakuł ich w dyby. Nie ruszysz się z tego miejsca, powiedział do nich. A więc mieli zakute nogi i ręce, byli głodni. Wokoło śmierdziało i myślę sobie i próbuję wyobrażać sobie tą scenerię. Ten najbardziej wewnętrzny loch, do którego nikt inny nie zaglądał. Tam biegały szczury. Tam śmierdziało. Któryś z więźniów zrobił sobie ubikację w kącie być może. Tak musiało to wyglądać. I pewnie słów mi teraz brakuje, aby zobrazować ten tragizm tej sytuacji. Jak okropne i ohydne to było miejsce. Takim znalazł się Paweł i Sylas. Ochota i nadzieja w takich okolicznościach po prostu nie działa. To nie działa. W takich okolicznościach znalazł się apostoł Paweł i Sylas. I tu muszę zrobić pewną wzmiankę, pewną dygresję. Ponieważ kiedy rozważałem to jeszcze wczoraj, wieczorem, dzisiaj rano, tą sytuację, nagle Pan, Duch Święty, skłonił moją uwagę ku jednemu z wersetów biblijnych, w których jest napisane, że wiele utrapień spotyka wierzących ludzi. Wiele cierpień spotyka
sprawiedliwych. To jest Psalm 34, werset 20. Chcę powiedzieć jedną z najważniejszych prawd dotyczących codziennego życia. W naszym codziennym chrześcijańskim życiu wiele będziemy cierpieć. Wiele trudów przeżyjemy. Wiele zmagań będziemy musieli podejmować. Wiele bólu będziemy doświadczać. Tak, to jest codzienność chrześcijanina. Ja brzydzę się zwiastowaniem, w którym zwiastuje się zupełnie odmienne rzeczy. Będzie ci się powodzić finansowo, wszystko ci się będzie rozwijać, nigdy nie doświadczysz choroby i tak dalej. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Biblia wyraźnie mówi i raz za raz przedstawia ludzi wierzących, bogobojnych, żyjących w bojaźni Bożej, których świat godzien nie był. Dlatego cierpieli. Dlatego cierpieli. Dlatego zmagali się z bólem, niejednokrotnie z chorobami. Dlatego właśnie wiele cierpień i chorób spotyka wierzących ludzi. Jestem tego pewien, gdyż wielu właśnie takich dzisiaj na tej sali siedzi. Zmagamy się z chorobami, zmagamy się z bólami, zmagamy się z wieloma rzeczami. I w tym momencie chciałbym zaznaczyć również, iż zauważam, że w Kościele, w zborach na całym świecie dochodzi do takiej, wydawałoby się, odwiecznej walki między zdrowiem a chorobą. Ten temat jest tak bardzo podnoszony. Kwestia zdrowia, chorób, kto to wywołuje, czy to z Boga, czy nie z Boga i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym dzisiaj coś powiedzieć na ten temat. Gdyby Kościół zajął się tak ratowaniem niezbawionych ludzi ze świata, jak chorobami, to ten zbór by był pełen i inne zbory by były pełne ludzi. Gdybyśmy tak bardzo zainteresowani byli ratunkiem ludzi, a nie czasem niektóre zbory, niektóre społeczności zamknęły się jak pod kloszem i tylko siebie nawzajem ciągle uzdrawiają. Ja w ten sposób myślę, że to jest swego rodzaju pomylenie priorytetów. Oczywiście, że mamy się modlić o chorych i to będziemy robić w przyszłą niedzielę. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ale priorytet numer jeden to głosić Ewangelię. I jestem tego pewien, że jeśli jakiś zbór, jakaś społeczność wyniesie ten priorytet wysoko, to i chorób będzie brakowało w tym zborze. Jestem tego pewien. Jeśli Ewangelia będzie zwiastowana w mieście, w otoczeniu, w zborze, wszędzie. Kochani, myślę, że gdyby Kościół to podjął, tą walkę, oczywiście sytuacja w zborach zmieniłaby się diametralnie. Miejmy raczej świadomość inną, jeśli chodzi o choroby. Miejmy raczej świadomość tego, że Bóg nad wszystkim po prostu panuje. Nad wszystkim. I nie stanie się nic w twoim życiu, jeśli Bóg najpierw nie powie: zgadzam się na to. Nic się nie wydarzy, dopóki On nie powie: zgadzam się. Zgadzam się. Pomyślcie o Jobie. Pomyślcie o tym człowieku. I myślę, że tutaj warto by było powiedzieć na temat tego, co mówił Elifas, jego przyjaciel. O Jobie, czyż ty kiedyś widział, że na sprawiedliwego takie rzeczy spadły? Tak, w wielu kościołach właśnie tą radę się z kazalnicy zwiastuje. Wierzący nie może być chory. Nie. Jestem pewien dzisiaj, że wiele utrapień, wiele cierpień spotyka wierzącego i sprawiedliwego. Podam jeden przykład. Jakiś czas temu usłyszałem wspaniałą historię pewnego misjonarza, który został posłany do dżungli amazońskiej. Był to Bruce Olson. Misjonarz powołany. Bóg pewnego dnia powiedział: słuchaj, idziesz do pewnego plemienia, do którego cię poślę. To są ludożercy. Masz tam iść i zwiastować Ewangelię, ponieważ ja chcę ich zbawić. I ten człowiek wziął tenisówki, ubrał się w jakieś zwykłe, normalne, codzienne ubranie, wziął Biblię, spakował coś tam jeszcze i poszedł w dżunglę. Nikt wcześniej stamtąd nie wrócił. Nikt. Nie było ani jednego, kto by stamtąd wrócił. Każdy wcześniejszy misjonarz poległ
w tym plemieniu. Ale oto Bóg posyła tego młodego człowieka bez szczepionki, bez jakiegokolwiek przygotowania. Idzie do dżungli. Nie minęła chwila, kilka dni i zachorował w tej dżungli. Zmagał się, cierpiał, gorączka, był w agonii. Życie z niego uchodziło do takiego stopnia, że w pewnym momencie aż obudził się gdzieś tam w środku nocy, lało jak z cebra na niego, a on wychłodzony, wyziębnięty, człowiek, którego Bóg posłał, zadawał sobie pytanie, co ja tu robię? Co ja w tym miejscu robię? Czy na pewno mnie, Boże, posłałeś? W pewnym momencie aż jakiś pasożyt wyszedł z jego ust i z powrotem do niego wszedł. W takich okolicznościach w tej dżungli znalazł się ten człowiek. I wiecie co? Kiedy był na skraju wyczerpania, samotny w dżungli, znaleźli go ci, którzy mieszkali w tym plemieniu. Ludożercy. Ale nie zjedli go. Wiecie dlaczego? Bo był chory. Bo był chory. I co ja o tym wszystkim myślę? Wolałbym być chory w tej sytuacji niż zdrowy. I Bogu dzięki, że w tym momencie sprawił takie okoliczności, dlatego że oni postanowili, że go wyleczą w tej wiosce i w ten sposób mogła być zwiastowana tam Ewangelia, oni się ponawracali. Więc pomyśl przez chwilkę na temat tego, co się dzieje w twoim i moim życiu. Zastanówmy się nad tym i wyciągnijmy kapitalny wniosek na te poranne zwiastowanie. Bóg ma wszystko pod kontrolą i On jest Panem. On jest po prostu Panem. Muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nic nie dzieje się w naszym życiu po prostu tak bez sensu. Tak po prostu. Wszystko ma jakiś sens, wszystko ma jakiś cel i absolutnie wszystko dopomaga w życiu wierzącego ku, jak wiemy, ku dobremu. Wiem, będziemy modlić się dalej o chorych. Będziemy. Ale chciałbym, żebyśmy mieli zdrowe pojmowanie tego tematu. Bo niektóre sytuacje naprawdę są swego rodzaju nauczką, lekcją, a niejednokrotnie mają służyć jeszcze większemu dobru niż po prostu nasze zdrowie. Charles Spurgeon, największy kaznodzieja od czasów apostolskich, powiedział tak. Choroba w życiu wierzącego uczyniła więcej dobrego niż zdrowie. Na przestrzeni wieków i lat. On się modlił o chorych. Wielu było uzdrawianych, ale miał kapitalne myślenie na ten temat w zgodzie z suwerennym Bogiem, który czyni wszystko według swojej woli. Kochani, Bóg nie tworzy wierzących i nie stawia ich w pozycji supermenów, od których kamienie, pociski, choroby, wirusy, bakterie się odbijają jak od betonu. Nie. Wydaje mi się czasem, że jesteśmy swego rodzaju magnezem na takie rzeczy. Dlaczego? Bo jesteśmy znienawidzeni przez świat. Pan Jezus o tym wyraźnie powiedział. Świat was będzie mieć w nienawiści. Dlaczego? Bo najpierw mnie znienawidził. Więc będziecie raczej przyciągać takie rzeczy. Cierpienia, udręki, więzienia, bóle, prześladowania itd., itd. A więc takie rzeczy się dzieją. W Polsce dzięki Bogu póki co mamy względny spokój. Całe twoje ciało, każda komórka i każdy atom jest pod absolutną Bożą kontrolą i nic nie jest w stanie tego zmienić. Nic. Każdy jeden atom jest w dokładnie tym miejscu, w którym Pan Bóg go ulokował. I każdy jeden organ i narząd pracuje dokładnie tak, jak On chce. Twoje serce bije dokładnie tym rytmem, który On w danej chwili oczekuje. I twoje całe ciało zespolone wspólnie, wszystkie organy zespolone w twoje ciało, one są bardziej posłuszne Bogu niż ty sam. To jest niezwykła prawda. Niż ja sam. To, co jest w moim wnętrzu, na co ja wpływu nie mam. Nie potrafię zatrzymać swojego serca. Nie potrafię różnych innych rzeczy. Powiedzieć mojej nerce, nie pracuj. Nie potrafię. I to, na co ja nie mam wpływu jako człowiek, Bóg ma pod kontrolą. Ale wszystko to, czego człowiek dotyka i zaczyna nad tym pracować, okazuje się, że bardzo często się po prostu psuje. I już nie działa.
Więc miejmy to w świadomości. To jest bardzo wielkie pocieszenie dla nas wszystkich, którzy zmagamy się niejednokrotnie z chorobami, ciężkimi chorobami. Miejmy tą świadomość przed Panem, że On ma absolutnie wszystko w swoich rękach i wszystko jest Mu poddane, od słońca, gwiazd, układów, galaktyk, po każdy atom naszego ciała. Tak, taki jest Bóg i w takiego wierzę. Absolutnie Mu wierzę i ufam. Dlaczego o tym mówię? Bo przecież zmierzamy do uwielbiania. Dlatego o tym mówię, bo to może nas absolutnie zablokować. Zablokować przed tym, aby cokolwiek śpiewać Bogu, cokolwiek wyznawać, zwiastować i ogłaszać w uwielbianiu. Kochani, i właśnie dlatego z taką świadomością człowiek chory, człowiek cierpiący, człowiek w trudnych okolicznościach uważam, że może być wyswobodzony do tego, aby stanąć i powiedzieć: Panie, bez względu na to, co przeżywam, jak się czuję, co mi dolega, Panie, ja staję przed Tobą i wiem, że Ty masz wszystko pod kontrolą, dlatego będę Cię chwalił. Będę Cię chwalił. Kochani, wróćmy do Pawła i Sylasa. Zauważmy, w jakich okolicznościach, dalej rozważajmy te okoliczności, ponieważ to była taka wzmianka, dygresja, bo niejednokrotnie można się zapytać, dlaczego apostoł Paweł, dlaczego Sylas, przecież oni tak bogobojni byli, dlaczego doświadczyli takich cierpień? Właśnie dlatego, że byli bogobojni. Właśnie dlatego, że poszli za Jezusem. Gdyby nie poszli za Jezusem, byłoby im łatwiej w życiu, tak? Ludzkim okiem patrząc łatwiej. Ale wierzący ma na tym świecie podgórkę, tak. Ale ma też i Boga za sobą. Coś, czego człowiek niewierzący nie ma. Człowiek niewierzący i człowiek żyjący w grzechach ma Boga, ale przeciw sobie. I to jest tragedia. Jeśli żyjesz w takim stanie, zawróć do Niego, nawróć się do Niego. Oddaj Mu swoje życie. Nie chciałbym być już nigdy w takim miejscu, a byłem kiedyś, w którym Bóg by był moim przeciwnikiem. Lepiej jest, znacznie lepiej mieć Go za przyjaciela, bliskiego, odkupiciela, Pana, do którego zawsze można zawołać. Popatrzmy na ludzi, którzy byli razem z nimi w więzieniu. Nieprzychylni, mordercy, złodzieje. Patrzyli w ich kierunku krzywo. To nie byli bracia i siostry, którzy się uśmiechają, którzy patrzą, którzy mogą położyć rękę, pomodlić się. To nie byli tacy ludzie. To byli złoczyńcy, bezbożnicy, którzy tam za swoje winy siedzieli, za swoje przestępstwa. Nie było w tym momencie, kiedy apostoł Paweł i Sylas chcieli nagle pouwielbiać, nie było nikogo, kto by poprowadził uwielbienie. Nie było nikogo, kto wziąłby instrument. Nie było nikogo, kto zaintonowałby coś. Nie było nikogo, kto zagrałby. Nie zabrzmiała żadna muzyka. Prowadzący nabożeństwo w tej celi nie pocił się w pierwszych minutach tego nabożeństwa, żeby jakoś wykrzesać energię ze zboru i entuzjazm. Nie było czegoś takiego. Apostoł Paweł i Sylas zmagali się z czymś innym, z inną scenerią. Nie było atmosfery, nie było klimatu, nie było nastroju. Nikt nie zapalił świateł migoczących po oczach. Nikt nie puścił dymów, żeby był jakiś nastrój. Nie było nic z tego. I muszę powiedzieć, zamykając ten opis tej scenerii, nie było powodu, aby uwielbiać. Nie było. Po ludzku. Było mnóstwo powodów, aby siedzieć i narzekać. Tak, takich powodów znaleźliby całe mnóstwo. Ale wiecie co? Muszę powiedzieć tak. Nie mieli niczego z tego, co ma dzisiaj współczesny Kościół. Nie mieli nic z tego. Nic. A może mieli coś, czego my nie mamy w tej celi. Bo wystarczyło powiedzieć tylko: będziemy się modlić.
a ta cela napełniła się czymś, do czego zmierzamy i za czym tęsknimy. Chwałą Bożą. Być może mieli coś, czego Kościół dzisiaj w XXI wieku tak desperacko szuka. I być może właśnie dlatego, że tak desperacko szuka chwały Bożej i Bożego objawienia na nabożeństwie, właśnie dlatego, że tak panicznie tego potrzebuje, wprowadza wszystkie inne rzeczy, jak światła, jak dymy, aby pobudzić emocje, żeby wytworzyć to, czego tak brakuje. Kochani, nie brakuje w kościołach niczego innego, jak tylko Chrystusa. I to jest coś, co jest potrzebą Kościoła. Nic innego. Niesamowita pieśń, która w jakiś czas temu zagościła w naszym zborze. Chrystus mi wystarczy. Tak i amen. Chrystus nam wystarczy. Jeśli mamy Chrystusa, mamy wszystko. On jest źródłem twojego życia. Jest tym, na którego jedynie musisz popatrzeć, tak jak na pustyni lud izraelski. Musiał tylko spojrzeć na to drzewo i wszystkie kłopoty znikały. Tak i tym razem w Chrystusie jest źródło wszystkiego, czego potrzebujesz. W Nim, jedynie w Nim, aby Chrystus był wywyższony w naszym życiu, jak wąż na pustyni był wywyższony. Kochani, zwróćmy uwagę na to, o czym śpiewali ci ludzie w tej celi. To nie były piosenki o człowieku. To nie były pieśni o tym, jak człowiek się czuje, co obiecuje Bogu. Wiele z dzisiejszych współczesnych pieśni, tak bardzo wprowadzanych do różnych zborów, to są po prostu niedorzeczne pieśni. To nie ma nic wspólnego z uwielbianiem. To są fajne piosenki, chrześcijańskie, ale nigdy nie nazwałbym to uwielbianiem Boga. W aucie mogę sobie posłuchać tych pieśni. Super, fajne są, ale nie w kościele. Kiedy mój wzrok, moje myśli, wszystko ma się skupić na Bogu, ja nie chcę śpiewać bzdur o oceanach i innych rzeczach. To nie ma sensu. To jest czas, w którym Chrystus ma być wywyższony i wszystko, co jest we mnie, ma się na Nim skupić. Ma być zwrócona uwaga na Nim. Moje myśli, moja pełna świadomość na Chrystusie, na Panu Jezusie. Jeśli coś mi w tym przeszkadza, to jest to po prostu niepoprawne i nie powinno mieć miejsca między nami, w kościołach. Bywa czasem, bywam w różnych miejscach, Pan dał mi tę łaskę usługiwać w różnych miejscach. Bywa tak, że w wielu miejscach muszę sam sobie robić uwielbienie w ławce. Bo tego się po prostu śpiewać nie da. Bo to nie jest uwielbianie. Szczególnie młode pokolenie na konferencjach to jest bardzo szeroki temat. Uwielbianie już zostało tylko tytułem, a więc będziemy uwielbiać, ale pieśni wskazują na to, że to nie jest uwielbianie. Nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nie mówi o tym, kim jest Bóg. Nie podkreśla Jego chwały, Jego majestatu. Śpiewajmy dalej o ludziach, o tym, co czujemy i tak dalej, ale to nie wywyższa Pana. No, to jest szeroki temat, ale do tego będę chciał także nawiązać. Kochani, apostoł Paweł i Sylas, to jest to, co Marek dzisiaj podkreślił. Nie zaczynali śpiewać, gdy muzyka zagrała i nie przestawali śpiewać, gdy muzyki zabrakło. Oni nie byli tym związani. Ich uwielbienie Boga było niezależne od wszystkiego. I jeśli Pan Bóg chce czegoś nas nauczyć przez tę historię, to wybrał najlepsze miejsce na całym świecie, aby pokazać, jak wygląda niezależne, nieuzależnione od żadnych bodźców uwielbianie Boga. Śmierdząca cela. To jest najlepsze miejsce, aby pokazać nam, ludziom XXI wieku, jak powinniśmy stawać przed Bogiem, nie bacząc na wszystko wokół. Wydaje mi się czasem, że musimy się po prostu uczyć z tej historii i wyciągać jak najwięcej. Mam taki ukryty eksperyment w kościele. Prowadzę taki ukryty eksperyment. Kochani, niejednokrotnie naukowcy zajmują się czarnymi dziurami, jakimiś dziurami w ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ty się już śmiejesz, Dorota, bo już wiesz, o czym chcę powiedzieć. Ale ja zajmuję się ostatnio i zważam na to, o co chodzi w tej dziwnej dziurze, kiedy kończy się muzyka, jest cisza w kościele. Pewnie niejednokrotnie i liderzy uwielbienia na pewno na to zwrócili uwagę, bo z pewnością im wielokrotnie to przeszkadzało.
I kiedy skończyła się muzyka, jakby zbór zamilkł i już nie ma uwielbienia. Kiedy się znowu rozpocznie muzyka, znowu nagle jakieś uwielbienie się zaczyna, entuzjazm na sali. Kochani, to wygląda czasem komicznie w niektórych miejscach. To tak jakby ludzie wierzący byli podpięci do prądu. Prądem była muzyka, więc zagra muzyka, wtyczka się włącza, halleluja, chwała Bogu. Nagle tyczka się wyłącza, muzyki brakuje, jakby baterii brakło i energii. Muzyka nie jest naszą energią, jest nią Duch Święty, który nas powinien pobudzać niezależnie od okoliczności, niezależnie od muzyki. Nie będę dzisiaj krytykował muzyki, bo bardzo lubię muzykę i cieszę się, że w zborze mamy muzykę. Chcę, żebyśmy wszyscy zmierzali jednomyślnie do tego wniosku, do którego ja zmierzam. Wszystko mogę, ale niczym nie dam się zniewolić, uzależnić. Moja duchowość nie będzie uzależniona od czegokolwiek. Ale będę potrafił zarówno w celi, gdzie będzie brakowało wszystkiego tego, co mamy, jak i tu w zborze, gdzie mamy wszystkiego pod dostatkiem, tak samo i z taką samą energią chwalić Pana i wywyższać Jego imię. A więc ja się tym zajmuję, tą dziwną dziurą i rozpatruję to na różne sposoby i zastanawiam się, o co chodzi w tej dziwnej dziurze. I muszę powiedzieć, że postanowiłem ostatnio, jakiś czas już temu, że tą dziwną dziurę zagospodaruję najlepiej jak potrafię. Wiecie jak? Modlitwą i chwałą. Po prostu. Modlitwą i chwałą. Nawet gdy na chwilę braknie muzyki, to ja nie będę się powstrzymywać przed tym, aby nie wysławiać Boga moją modlitwą, swoją pieśnią z serca płynącą, swoim wysławianiem, modlitwą na językach. Jest tyle różnych sposobów, aby nie zmarnować tej chwili, kiedy nagle braknie muzyki. Ja myślę, że to jest ważne, ponieważ w wielu zborach naprawdę to jest tak ewidentne i to widać. O co chodzi? Być może uzależniliśmy uwielbianie po prostu od muzyki. Być może uzależniliśmy to. I coraz bardziej wygląda to bardziej niż koncert. Jest muzyka? Jest muzyka, jest uwielbianie. Kończy się, jest powaga i cisza. Nie tak było w tej celi. W tej celi to wyglądało inaczej. Traktuję muzykę podczas uwielbienia jak doping. To jest moje zrozumienie muzyki. Muzyka ma ogromne znaczenie w Biblii, ogromne znaczenie. I naprawdę, to powinno być naszą lekcją domową podczas naszego czytania Biblii. Ma ogromne znaczenie w Biblii, ale nigdy nie była zniewoleniem dla człowieka wierzącego i nigdy nie była całym uwielbieniem, jakie tylko można było Bogu przynieść. Więc traktuję muzykę jako doping. Kiedy rozbrzmiewa pieśń, jeszcze bardziej mnie to nasyca, podnieca do uwielbiania, ale kiedy jej brakuje, mogę biec bez niej. Tak działa doping. Pewnego razu wpadliśmy na pomysł i wiem, że było to z ducha. Bodajże 5-6 lat temu postanowiliśmy, że jedno nabożeństwo niedzielne będzie bez muzyki, bez uwielbienia. Nie wiem, czy pamiętacie to. Mi się oberwało za to, oczywiście. Ale muszę wam powiedzieć, że wtedy argumentem było, że to było niezielonoświątkowe nabożeństwo. Nie obchodzi mnie, że to nie było zielonoświątkowe nabożeństwo. Obchodzi mnie to, że Jezus Chrystus jest wywyższany. Tym się interesuje. Nie bardzo się interesuje zielonoświątkowością. Interesuje się Chrystusem, Jezusem. I jakkolwiek On chce, jakkolwiek Duch Święty chce, to jest najbardziej zielonoświątkowe, kiedy czynimy to, co Duch Święty chce. Kochani, więc potrzebujemy takiego przeżywania nabożeństw. Czasem właśnie jest tak, niekonwencjonalnie, bez muzyki. Być może jest to jakaś lekcja. A więc traktuję muzykę jako doping. Kiedy pojawia się muzyka, dopinguje mnie to, ale kiedy jej brakuje, nie przeszkadza mi to. Ja uwielbiam dalej. To jest uwielbianie. Moje myśli są skoncentrowane na Panu. Kochani, jeśli my, mając to wszystko, co mamy, piękne instrumenty, które są błogosławieństwem, grupy uwielbienia, które są błogosławieństwem i cieszę się, że je mamy. Mając to wszystko, nie potrafimy uwielbiać tak, jak oni w tej celi. Co, jeśli nam tego zabraknie? Co się stanie?
Czy będziemy uwielbiać Boga? Kiedyś mówiłem o tym podczas właśnie wspominanego nabożeństwa chyba ze 2 tygodnie temu. Najlepszym przykładem jest to, co dzieje się w krajach bardzo prześladowanych. Kiedy zbory nagle w jeden dzień znikają z powierzchni ziemi, bo ktoś je wysadzi, bo ktoś podłoży ładunek, bo ktoś to spali i nagle się okazuje. Czy wierzący ludzie przychodzą do zboru, bo jest fajnie, bo są ściany, bo są pomalowane rzeczy, bo są ławki, a nie krzesła, bo są krzesła, a nie ławki i tak dalej, i tak dalej. Kościół to nie krzesła i ławki, Kościół to my. To jesteśmy my, ludzie. Kościół to nie ściany, Kościół to nie światła, Kościół to nie piękne okna. To jesteśmy my, których Pan zbawił i którzy jesteśmy tu ze względu na Jego krew. Ja się cieszę z błogosławieństw, jakie mamy, choćby w postaci krzeseł i tak dalej. To są wspaniałe świadectwa tego, jak Pan prowadzi, jak to wszystko wspaniale organizuje na obliczu całej ziemi. Ale nie dam się nigdy niczym zniewolić. Nigdy nie pozwolę. I to powinno być naszą ambicją, aby nasza duchowość była niezależna od czegokolwiek. I właśnie wspominane te miejsca, gdzie prześladowani są chrześcijanie, to jest wyznacznikiem, czy kiedy ktoś podłoży bombę i nagle wysadzi te piękne, uformowane ludzką ręką rzeczy i wysadzi je w powietrze, czy ci ludzie znowu następnej niedzieli pokornie przyjdą na to samo miejsce, tyle że w gruzach, i wzniosą tak samo ręce ku górze i zaczną chwalić Boga, tak jak do tej pory, a nawet bardziej. To jest wyznacznik tego, na czym my budujemy i co jest w naszych sercach najistotniejsze. Kochani, uzależniamy się od wielu rzeczy, od bodźców, szczególnie XXI wiek. Kościoły, zbory na całym świecie pokazują tę przykrą prawdę. Ja mam oczy szeroko otwarte i to widzę, co się dzieje. Wystarczy, że coś się w zborze zmieni, coś, co do tej pory było inne, już ludzi brak, bo się mu nie podoba. Ktoś kiedyś zapalił światła i nagle tych świateł zabraknie, bo ktoś postanowił, że je zabierze. Już ludzie znikają, szukają tych swoich bodźców w innych zborach, bo tam czują się lepiej, bo tam jest Duch Święty, bo są światła. Pan Bóg tego nie potrzebuje. Potrzebuje nas. Inaczej powiem, my Go potrzebujemy. My Go potrzebujemy w całej pełni pośród nas. I w ten sposób, jeśli tak będziemy prowadzić zbory oparte na bodźcach, choćby w uwielbianiu, to tworzymy młode pokolenie. Młode pokolenie, które nie musi wrzucać do środkowego lochu, aby przestało wielbić i obrażało się na Boga. Wystarczy, że mu telefon zabierzesz. Koniec wiary. Traci wiarę. Nie będzie uwielbiał. Założy ręce na jakimś wspólnym młodzieżowym wypadzie, w którym jakiś organizator, opiekun powie: słuchajcie, odłóżcie telefony. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie będę wielbił Boga. Kochani, to jest rzecz bardzo istotna, dlatego że możemy się uzależniać, ale nie dajmy się uzależniać. Może człowiek się czymś uzależnić, jakimiś bodźcami, ale nam po prostu nie wolno. Jako wierzący ludzie, tak jak apostoł Paweł mówi, wszystko mogę, ale nie dam się uzależnić. Człowiek wiadomo, jeśli coś będzie robił, w końcu się uzależni, ale to nie jest nasze życie. Czym jest uwielbienie? Bo chciałbym podać takie praktyczne wskazówki, jak w ten wspaniały czas przed głoszeniem kazania, albo jakkolwiek to jest w różnych zborach, w którym momencie, to jest nieistotne, ale w którym momencie jest uwielbianie, jak ten czas wspaniale, owocnie przeżyć. Co trzeba robić, a trzeba coś robić. Tak, każdy z nas mógłby tu wyjść i powiedzieć, jak ten czas traktuje i jak to przeżywa, i pewnie by powiedział, że tak ma być i koniec. Tak, bo każdy ma jakieś doświadczenie, niektórzy bardzo już latami, można powiedzieć, doświadczone. Ja jestem młody i mam małe doświadczenie, ale muszę powiedzieć tak, bez względu na to, czy w twoim życiu jest to bardziej entuzjastyczne, czy mniej, to nie jest aż tak istotne. Są pewne 3 zasady, które powinny i tego wielkiego entuzjastę, i tego bardziej takiego mniejszego entuzjasty powinny charakteryzować twoje uwielbienie, te 3 zasady.
Mam nadzieję, że czekacie na to i chcecie się dowiedzieć, o co w tym chodzi. Chociaż najpierw muszę powiedzieć, aby zgrabnie przejść do tego, czym jest uwielbienie, powiedzieć, czym uwielbienie nie jest, bo tak będzie prościej. Uwielbienie Jezusa Chrystusa to nie muzyka i śpiew. Niestety, to nie muzyka i śpiew. Ale muszę powiedzieć drugi punkt, żeby to wyjaśnić. Muzyka i śpiew może być częścią uwielbienia Pana Jezusa Chrystusa. I w tym momencie wierzę, że jest to kompletne zdanie. Może być częścią uwielbienia Jezusa Chrystusa. Gdyby sama muzyka była uwielbieniem i tylko muzyka była uwielbieniem, to apostoł Paweł i Sylas nie mieli pojęcia o uwielbianiu Jezusa Chrystusa w celi. Nie wiedzieli, co to jest, popełnili błąd. Ale tak nie jest. Oni uwielbiali Go. Oni Go wywyższali do takiego stopnia, że coś nawet się zaczęło dziać w tej celi. Wierzę, że zaczęło się dziać dlatego, że Bóg zaakceptował to, co było w tej celi. Przyznał się do tego. To go usatysfakcjonowało. To było to, czego on oczekuje od ludzi. A więc muzyka i śpiew może być częścią uwielbiania Pana Jezusa Chrystusa, ale uwielbianie nigdy nie może stać się częścią muzyki i śpiewu. A więc uwielbianie jest to szerszy temat niż sama muzyka i śpiew. Uwielbianie Jezusa Chrystusa to nie tylko te 30 minut przed kazaniem, czy 45. To nie jest całe uwielbianie. Wierzę, że jeśli mamy właściwą postawę, pełną świadomość tego, co robimy, to każdy element nabożeństwa, czy to słowo, czy świadectwo, czy śpiewanie, czy modlitwa, jest uwielbianiem Jezusa Chrystusa. Jeśli nie, to przestańmy się wygłupiać, bo być może robimy rzeczy, które nic wspólnego z uwielbianiem nie mają. Oby każdy element, czy to zwiastowanie, czy te wspomniane rzeczy, były skoncentrowane na Chrystusie. Wtedy uwielbiamy Pana, bezwzględnie na każdym etapie naszego nabożeństwa. A więc czym jest uwielbianie? Na sam koniec, kończąc w zasadzie to kazanie, paroma myślami, podsumujemy to zwiastowanie, aby za każdym razem, kiedy wyjdzie grupa uwielbiania i kiedy będzie nas dopingować do tego, abyśmy wznieśli chwałę Panu, abyśmy robili to tak, jak Pan tego oczekuje i aby nikt z nas po prostu nie zmarnował tej wspaniałej i doniosłej chwili. Czym jest więc uwielbianie? Jeśli zastosujesz te trzy prawdy, to Pan Jezus będzie uwielbiony nie tylko podczas tych kilkudziesięciu minut, ale także pomiędzy pieśniami w tych dziurach, o które ja badam, nie tylko w tych dziurach i w ciągu tych kilkudziesięciu minutach, ale także w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, w Twojej pracy, w Twoim otoczeniu. Trzy zasady. Pierwszą z nich jest, bo definicją uwielbiania jest uświadomienie sobie prawd dotyczących atrybutów Boga, a więc Jego cech natury, Jego charakteru. To nie jest jeszcze uwielbianie, uświadomienie sobie. Wielu ludzi jest świadomymi tego, kim jest Bóg i jaki jest. Ale z tą świadomością wypowiadanie to słowami, ustami. To jest część uwielbiania, tym jest uwielbianie. A więc kiedy człowiek uświadamia sobie te niezwykłe wszechobecne prawdy, że Bóg jest święty, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest dobry, jak dzisiaj śpiewaliśmy, i tym się zaczyna zachwycać i wychodzi to z jego ust w stronę Boga, myśląc o Nim, wypowiada to, to jest uwielbianie. To jest uwielbianie Pana Boga. Uwielbianiem nie jest śpiewanie o ludziach, oceanach, człowiekach, poezję i tak dalej, nie mające nawet często słowa Jezus w tej pieśni. To nie jest uwielbianie. Uwielbianie ma mnóstwo pieśni, które uwielbiają Chrystusa i znam mnóstwo pieśni. Znam mnóstwo pieśni, które nie mają z tym nic wspólnego, a które niejednokrotnie gdzieniegdzie się śpiewa, bo są fajne, melodyczne, miłe. Ale to trzeba troszkę wyważyć. Trzeba się nad tym zastanowić. Wielu liderów
uwielbienia, powinno zrobić to, co też kaznodzieje powinni zrobić. Od czasu do czasu zrobić rewizję tego, co się naucza, co się śpiewa. Zrobić rewizję. Raz jeszcze przeglądnąć swoje myśli, swoje postawy, swoją naukę, czy to dalej jest aktualne i jeszcze bardziej się w tym utwierdzić, albo wyrzucić coś, co być może nie do końca było właściwe. Rewizja. I być może niektóre śpiewniki zborowe powinny być dawno poddane rewizji. Kogoś, kto wyczulonym okiem spojrzy i powie, wiesz co, ale ta pieśń nie mówi nic o Bogu. Ona jest fajna. Naprawdę fajnie się ją śpiewa. Ale wiesz co, ona nic nie mówi o Bogu. Nic. Po prostu nic. Ja nawet nie rozumiem, o czym ta pieśń mówi. Po prostu nie wiem. Nawet trudno mi się, są takie, które się trudno śpiewa. Które trzeba się pocić, żeby zrozumieć, co tam jest napisane w tej pieśni. No, to być może nam przeszkadza. Niech nasze serca, niech nasze nabożeństwa są pełne pieśni, które będą unosić naszego ducha. Dlaczego? Bo będzie tam Jezus, bo będzie tam Bóg, bo będą Jego atrybuty, bo będą Jego cechy natury, bo będzie Jego charakter podkreślany i wywyższany w tych pieśniach. Mówię o czymś bardzo biblijnym. Kiedy popatrzymy do Starego Testamentu, tam ludzie, kiedy doszło do zachwycenia, wiecie co robili? Nie tarzali się po ziemi, nie udawali inne rzeczy, ale podkreślali to, kim Bóg jest. To jest niesamowite. Prorokowali, wypowiadali, o Boże, łaskawy, miłosierny. Kiedy Mojżesz, wspomniano 2 tygodnie temu przez pastora, Mojżesz, kiedy doznał olśnienia, objawienia Bożego, co on zaczął czynić? O Boże, wielki, łaskawy, miłosierny. I nagle wychodziło to z jego ust. To, kim on jest. To jest uwielbianie. Uwielbianie Boga. Od tamtej pory, kiedy zrozumiałem tę prawdę, mój czas uwielbienia się zmienił. Zacząłem podkreślać Jego naturę i to, kim On faktycznie jest. Stary Testament podkreśla dwie cechy, które bardzo często się manifestują w Starym Testamencie, kiedy cały lud Izraela popada w zachwyt. Pamiętacie co? Dobry jesteś, Boże, a łaska Twa trwa na wieki. Za każdym razem, czy to przy poświęceniu świątyni, czy przy innych okolicznościach, tak bardzo się Bogiem zaczęli zachwycać, że nie skupiali się na sobie, ale podkreślali Jego atrybuty. Ani jak bracia szczególnie, co zrobić, żeby docenić żonę? Mam takie pytanie praktyczne z serii spotkań dla małżeństw. Co zrobić, żeby docenić żonę? Mam pomysł, wziąć gitarę i zaśpiewać jej pieśń. Kochanie, zaśpiewam piosenkę. Niektórzy mężowie mieliby z tym kłopot i wyglądałoby to komicznie, ale przynajmniej by było miło. Kochanie, zaśpiewam ci pieśń o tobie. Napisałem pieśń o tobie. I zaczynam śpiewać. O, jakim jestem szczęśliwym mężem. O, jak się nie boję. O, jak mi fajnie. I tak dalej, i tak dalej. I skończyłem śpiewać. I żona zadaje pytanie. Ale wiesz co? Tam nic nie było o mnie. Nic nie było o mnie. Ja myślę, że z tym mamy nieraz problem. Aby dobrać takie pieśni, które mówią po prostu o Nim. Po prostu o Nim. Aby Go wywyższyć. Bo można się po prostu zakopać w niektóre pieśni, fajne pieśni, ale trzeba poddać to rewizji. Kochani, druga ważna rzecz, która dotyczy uwielbiania. Czym jest jeszcze uwielbianie? Jest uświadomieniem sobie Bożego działania w postaci wyświadczonego dobra względem nas i wypowiadanie Mu słów wdzięczności za to. Innymi słowy, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za zbawienie. Dziękuję Ci za pomoc. Dziękuję Ci za rozwiązanie problemu, który miałem w pracy. Dziękuję Ci za moje siostry, za braci, za nabożeństwo, za dobry czas, za moją żonę, za dzieci i tak dalej. Dziękowanie. Wiecie co? Te pół godziny przed, jeśli nie masz co robić w tym czasie i kiedy dochodzi do jakiejś ciszy, powiem Ci coś. Te pół godziny to jest za mało, aby Mu podziękować. Zadość podziękować. Wykorzystaj ten moment, aby Mu dziękować. Skąd o tym wiem, że jest to uwielbianie? Z Psalmu 50, z 23 wiersza. Kto ofiaruje dziękczynienie, ten mnie uczci. A więc jak mam oddać Bogu chwałę?
W tym czasie, kiedy stajemy jako zbór, dziękuj Mu za wszystko. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, mówi Bóg. A więc zadajmy sobie pytanie, jak uczcić Boga? Dziękuj Mu za zbawienie, za wszystko, co Ci do głowy przychodzi, ale za co faktycznie chcesz podziękować. Najwspanialszym i najbardziej naturalnym odruchem docenienia czyjejś pomocy jest: człowieku, bracie, siostro, dziękuję Ci. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. To jest naturalne, po prostu naturalne. Tak czcimy Tego, który okazuje pomoc, tak czcimy Tego, który nas codziennie nosi, tak czcimy Tego, który utrzymuje nas przy życiu. Dzięki Ci, Panie, że trzymasz moje życie, moje zdrowie, moje całe ciało, wszystko jest w Twoich rękach. Dzięki Ci, jestem bezpieczny. Dzięki Ci. Kochani, jest jeszcze trzeci sposób na uwielbianie Boga. Nie dotyczy to tych 30 minut, czy 45 minut, w zależności od tego, jak długo trwa uwielbianie, ale dotyczy to życia codziennego. Jest napisane, że mamy Go uwielbiać w duchu i w prawdzie i takich czcicieli Pan szuka. Jest napisane o Duchu Świętym, że ten ze mnie weźmie, z mego weźmie i mnie uwielbi. Kochani, i powiem tak, najlepiej uwielbia Go ten, kto robi to, czego On chce. To jest jedno z najwspanialszych uwielbień, jakie człowiek może zanieść Bogu, kiedy Bóg mówi: słuchaj, mam Ci coś do powiedzenia, zrób tak i tak, posyłam Cię, masz się zająć tą służbą, albo masz zrobić to, masz wygłosić to słowo. Najlepszym sposobem uwielbienia Boga przez kaznodzieję nie jest nawet to, jak płomiennie głosi, ale jest to, jeśli on weźmie słowo, które Bóg mu dał i słowo w słowie, słowo wypowie posłusznie w Duchu Świętym to słowo. Pan jest uwielbiony. Dlatego, że zrobił ten człowiek to, pod czym Bóg się podpisał i co przekazał. A więc jeśli chcesz uwielbiać Boga w swoim życiu, jeśli On coś do ciebie mówi, coś ci podpowiada, czegoś oczekuje, uczyń to. Pan jest wtedy uwielbiony przez Twój czyn. A więc są to trzy rzeczy. Inne mi do głowy nie przychodzą, kiedy o tym wszystkim myślę. Są to trzy sposoby na to, aby nasze uwielbianie miało ogromną wartość i znaczyło w niebie coś więcej niż zwykła pieśń. Aby to było prawdziwe adorowanie, adoracja Chrystusa Jezusa, wywyższanie Go pośród nas. A więc po pierwsze, świadomość tego, że On jest tym, kim jest i wypowiadanie tego. Po drugie, świadomość wyświadczonego nam dobra przez Niego i dziękowanie Mu. A po trzecie, świadomość tego, do czego On nas wzywa i uczynienie tego. Jak widzicie, użyłem trzech tych samych słów. Świadomość. Uwielbianie Boga jest czynem świadomym. Uruchamiam pełną swoją świadomość, swoje myśli, swoją uwagę. Skupiam na Chrystusie. Jestem świadomy tego, co robię. Jestem świadomy tego, kim jest Bóg. Jestem świadomy tego, że chcę Mu dziękować za świadome rzeczy w moim życiu. I jestem świadomy Jego woli i chcę ją wypełniać. Niektórzy uważają, wprowadzając się w jakieś transe, nie transe, kiedy człowiek jest nieświadomy i tak dalej, to nie ma nic wspólnego z uwielbianiem. Człowiek w uwielbianiu jest świadomy. Nawet w momencie, kiedy popadnie w ogromny zachwyt jak Dawid, kiedy graniczyło to na, albo balansowało to na granicy już, kiedy Dawid gdzieś tam się obnażał nawet, dalej był świadomy. Skąd o tym wiem? Bo wiedział, co powiedzieć swojej żonie, aby to zaargumentować. On coś na ten temat wiedział i powiedział. On nie powiedział swojej żonie: wiesz co, tam gdzieś mnie poniosło, nie byłem świadomy, tak mnie opanował duch, że nie wiedziałem w ogóle, gdzie jestem. Nie, nie, nie. Byłem świadomy, ale w zachwycie. Byłem świadomy. Tak mnie wypełnił, ale dalej byłem świadomy. Kochani, pozwólcie, zamykając to zwiastowanie i zachęcając nas do świadomego uwielbiania Jezusa Chrystusa w każdym czynie, w każdym etapie, na każdym etapie i w każdym elemencie nabożeństwa, czy kiedy bierzemy gitary i tak dalej, kiedy zwiastujemy słowo, pozwólcie, że zachęcę was do czegoś. Często zachwycamy się pieśniami, psalmami, to jest wszystko fajne.
Ale może warto zacząć pisać swoje psalmy podczas uwielbiania. Napisz swój psalm. Napisz swój psalm. Kiedy przychodzi czas, brane są instrumenty. Weź do ręki ten duchowy pergamin, duchową kartkę i przynieś Panu swój psalm. Swój psalm. Po prostu z ducha. Psalm, który nieograniczony będzie muzyką, nieograniczony będzie czasem, nieograniczony będzie nawet postawą. Psalm, w którym klękniesz przed Panem, w którym podniesiesz ręce, w którym zrobisz to, co ci duch podpowiada. Pan szuka chwalców, którzy w duchu i w prawdzie będą Go wielbić. Kochani, jeśli nigdy nie został człowiek ożywiony duchem, a więc nigdy nie zrodził się z ducha, to nigdy nie będzie pojmował tego, o czym mówię, bo człowiek cielesny duchowych spraw nie pojmuje. A więc, aby uwielbiać Boga, to musi być duchowe przeżywanie, duchowe. Niezwykłe, mechaniczne śpiewanie pieśni, to nie działa, to jest mantra albo jeszcze inaczej można to nazwać, ale duchowe przejęcie się tym, co jest zwiastowanie. Kochani, błogosławię Was z całego serca. Cieszę się, że mogłem podzielić się tą myślą. Mam nadzieję i ufam, że wielu z Was, wielu ludzi, którzy będą słuchać tego zwiastowania, znajdzie w tym jakąś drogę, po której można kroczyć, pójdzie w ślady i Jego czas uwielbiania i wywyższania Pana Jezusa Chrystusa zmieni się na dobre. Tego życzę wszystkim nam i aby Pan Jezus był wywyższony na tym miejscu. Amen.